się bardzo serdecznie w kolejnym filmie z cyklu Szyciowy kwadrans ze złotym naparskiem. Mam na imię Kasia i dzisiaj chciałabym Ci pokazać prosty sposób na marszczenie. Oczywiście sposobów na marszczenie jest bardzo dużo. Dwa z nich omówiłam w dawnych moich, bardzo dawnych filmach, które są bardzo długie, ale też bardzo szczegółowo wyczerpują temat. Natomiast dzisiaj postaram się w krótki, szybki sposób pokazać Ci marszczenie na tak zwanej taśmie silikonowej. Taśma silikonowa to jest taka cienka taśma, ona jest taka przezroczysta, jest rozciągliwa, bardzo trwała, często używana w przemyśle odzieżowym, przy szyciu, przy marszczeniu, bo wbrew pozorom nie stosuje się jej tylko przy marszczeniu, ma też swoje inne zastosowania, ale dzisiaj skupię się właśnie na marszczeniu. Można ją sobie kupić w pasmanteriach stacjonarnych, być może też w internetowych, być może też stacjonarnych. Warto sobie zakupić i mieć zawsze pod ręką, bo może się przydać. I dzisiaj właśnie pokażę, w jaki sposób nie tylko zmarszczyć, ale jak też ułatwić sobie te marszczenie, jeśli mamy jakieś dłuższe odcinki, bo wiadomo, że marszczenie na trochę dłuższym odcinku niż jakiś mały kawałek już stwarza nam pewne problemy. Tutaj pokażę na stole jakiś przykładowy element. Powiedzmy, że to jest element, nie wiem, jakiejś sukieneczki, powiedzmy, bluzeczki, a to jest falbanka, którą chcemy zmarszczyć do tej właśnie szerokości. Zaczynamy od tego, że tą taśmę silikonową musimy sobie obciąć na odpowiednią długość. Jaka to jest ta odpowiednia długość? Odpowiednia długość to jest taka, która będzie nam odpowiadała długości tego odcinka. Ja zawsze sobie tutaj wystawiam około 2 cm, 2-3 cm i zostawiam sobie tutaj 2-3 cm poza, czyli z tych dwóch stron, tutaj i tutaj, dlatego że chcę w czasie szycia mieć za co chwycić, jakby poza materiałem, żeby nie było tak, że tu chwytam, tak, i tutaj nie jest zmarszczone, czyli wolę mieć, chwycić ją tutaj i już w miejscu tym już móc sobie marszczyć, czyli zawsze ten zapas na chwycenie tej taśmy warto sobie tutaj zrobić. Możemy sobie na różne sposoby, jak mamy ochotę, to możemy sobie, nie wiem, zaznaczyć te 3 cm jakimś znacznikiem, jak, powiedzmy, znikającym mazakiem i po prostu odciąć. No i teraz musimy też się upewnić, czy nasza taśma jest wystarczająco rozciągliwa do tego zmarszczenia, które chcemy wykonać, bo zobaczcie, jak ja sobie ją zmierzyłam od tego elementu, ale chcę marszczyć ten element i tak naprawdę musi ta taśma być w stanie rozciągnąć się aż do samego końca tego elementu. Jeśli my nie będziemy w stanie rozciągnąć jej, bo na przykład już nam się skończy ta taśma albo naprawdę będzie bardzo, bardzo mocno napięta, to znaczy, że będzie nam ciężko to wykonać i ona może po prostu się uszkodzić, czyli musi być to takie marszczenie. No tutaj się robi takie marszczenie, no jakieś takie o umiarkowanej rozciągliwości, tak? Czyli nie możemy tego zrobić bardzo, bardzo mocno. Ale myślę, że takie rozciągnięcie będzie odpowiednie. Tutaj może zmierzymy dla ułatwienia. Zobaczcie, że ja tutaj mam tak jakby dwa razy więcej tego materiału, co tego. Czyli mogę tak sobie zaznaczyć, powiedzieć, że tą taśmę jestem w stanie dwukrotnie rozciągnąć, tak? Mi się zdaje, że to przy takich różnych sukieneczkach, spódniczkach jest to wystarczająco. No i dobrze, i co teraz będziemy robić? Teraz musimy sobie tą taśmę przyłożyć, ja sobie ten materiał, czyli tą falbankę moją, która będzie moją zmarszczoną falbanką, położę na lewą stronę i będę przyszywała tą taśmę na lewej stronie, tak jakby, i będę musiała podczas przyszywania ująć igłą, przyszywając maszyną, tą taśmę, ale wiadomo, że nie będzie mi tak łatwo równomiernie ją naciągnąć, bo to jest długi odcinek. I dla ułatwienia oraz dla uzyskania równomiernego zmarszczenia podzielę sobie te odcinki na mniejsze kawałki. Jak to robię? No, najprościej jest w ten sposób zrobić, że złożę sobie tą moją długą część na pół i sobie tu wbiję szpilkę, czyli wyznaczyłam sobie połowę, czyli mam już podzielone na dwie części. Teraz tą połowę podzielę sobie jeszcze na pół, czyli składam do tej zaznaczonej szpilki i mam połowę. I tak samo tą krawędź składam do szpilki i też mam kolejną połowę, czyli
Bez żadnego mierzenia centymetrem mam 4 równe odcinki. To samo zrobię sobie na taśmie. Czyli wezmę sobie tą taśmę, złożę ją sobie na pół i znów zaznaczę sobie połowę na tej taśmie. Ja sobie teraz będę rysowała mazakiem znikającym, chociaż tu lepiej byłoby sobie może czymś, jakimś takim, co nie zniknie, co będzie się lepiej trzymało, jakimś pisakiem, mazakiem. Czyli tu mam połowę taśmy zaznaczonej tutaj i teraz biorę sobie od tego odcinka, który jest początkiem, czyli tego 3 cm dalej, składam na pół do tego zaznaczonego odcinka i rysuję kolejny punkt styczny. I tak samo tutaj, tak? Czyli biorę ten odcinek 3 cm dalej, który mam zaznaczony, ten, o tutaj, żeby to jakoś pokazać, składam do tego zaznaczonego odcineczka na środku i znowu rysuję sobie jakiś znacznik. To jest takie trochę może żmudne, ale naprawdę pomoże nam na tych dłuższych odcinkach. Tego nie trzeba robić na krótkich odcinkach. Naprawdę, kiedy mamy coś krótkie, kiedy sobie radzimy z trzymaniem, to nie musimy tego robić. I teraz przypinam sobie pierwszą szpilkę, kładę pół centymetra od krawędzi tutaj. Pierwszą szpilkę wepnę sobie tak wzdłuż, w tym miejscu, gdzie moja linia początkowa styka się z krawędzią. Teraz tą linię styczną tutaj zaznaczoną na tym paseczku naciągam sobie do tej szpilki i sobie tą szpilką przypinam. Ja sobie to będę robiła wzdłuż, o w ten sposób, bo ta taśma jest cienka i żeby ją po prostu przytrzymać. Teraz biorę następny odcinek, czyli znowu ten narysowany tutaj paseczek, o tutaj on jest, tutaj, o ten, naciągam do kolejnej szpilki. Oczywiście, żeby ona mi się nie skręciła, żeby była równo i na razie to jest takie pościągane, przymarszczone, nie wygląda to jakoś atrakcyjnie. Tutaj następny idzie do tej, cały czas kładę taśmę około pół centymetra od krawędzi. I ostatni punkt tutaj do krawędzi. No i teraz oczywiście to jest takie trochę już pościągane, bo wiadomo, że ten odcinek jest dwa razy dłuższy. I teraz nie muszę, i zobaczcie, już takie równe zakładeczki widzę, że mi się zrobiły. I teraz nie muszę się dużymi odcinkami martwić, tylko teraz będę się skupiała na tych krótkich odcinkach. Czyli od czego zaczynam? Najpierw podłożę sobie tutaj na samym początku, tutaj mam, oczywiście muszę wypróbować, która igła mi to zrobi, czy to będzie igła do dzianin, ale wtedy muszę zobaczyć, czy będzie mi się swobodnie przebijała przez tą folię. Ale ja zakładam, że szyję dzianinę, więc igłę założę do dzianin. Stawiam stopkę. Jeśli igłę mam tutaj postawioną na środku, to tutaj krawędź wypada mi przy krawędzi dzianiny, a igła celuje mi na tą przypiętą taśmę silikonową. Ustawiam sobie na ścieg A. Tutaj sobie ustawię długość ściegu, powiedzmy 3, jest to wystarczające. Igła jest na środku. Wbijam sobie igłę. Przytrzymuję, żeby ruszyć z miejsca. Tą pierwszą szpilkę już sobie wyjmę, żeby ona mi nie przeszkadzała, ale wyjmuję ją dopiero wtedy, kiedy igłę mam wbitą i już mi się to wszystko trzyma. I teraz łapię sobie za tą pierwszą szpilkę, która przytrzymuje mi drugi koniec taśmy i rozciągam do tego stopnia, żeby zrównała mi się, tak, zobacz jeszcze raz, zrównała mi się z długością tej mojej dzianiny. I oczywiście tutaj mam kawałek jeszcze tej taśmy, jeśli ja nie będę sobie pomagała drugą ręką, no to tutaj maszynie będzie ciężko mi przesuwać materiał, tą dzianinę, bo tu będę trzymała na naprężeniu. Więc chwycę sobie tutaj tą taśmę, ręką sobie tu będę jeszcze przyciskała trochę ten materiał, żeby mi się nie przesuwał na boki. I szyjąc będę starała się iść po taśmie, ale cały czas tutaj staram się jakoś rękoma, palcami przytrzymywać to, żeby mi się nie odsuwało. No i tutaj dochodzę tylko i wyłącznie do miejsca tej przypiętej szpilki. Cały czas sobie tutaj pomagam, trzymając jeszcze z tyłu. Zbliżam się do tej szpilki, to oczywiście znowu na wbitej igle wyjmuję już tą drugą szpilkę, a cały czas muszę mieć na wbitej igle. I już ten pierwszy odcinek jest zmarszczony. Tak, teraz zajmuję się drugim odcinkiem. Te kolejne tylne mnie nie interesują. Znowu sobie łapię tam, gdzie jest przymocowana szpilka, naciągam i znów sobie
Oczywiście naciągam tylko tyle, żeby wyrównać, nie mocniej niż potrzeba, tylko do wyrównania. I znowu sobie tutaj idę szyjąc po tej taśmie. I znowu przyszywam do momentu, kiedy mam wbitą kolejną szpilkę i robię tak raz za razem. Znowu wyjmuję tą szpilkę, ale na wbitej igle, rozciągam kolejny odcinek, układam taśmę równiutko, naciągam tylko tyle, ile jest mi potrzeba. I przeszywam. I do samego końca mogę to przeszyć. Mocuję. To jest tylko ściek tak zwany tymczasowy, bo ja go potem muszę jeszcze wszyć do następnego tutaj elementu. Obcinam sobie. Na razie jestem na etapie, że mam zmarszczone, tak? Zobaczcie, mamy tutaj zmarszczone równomiernie. Przez to, że ja sobie podzieliłam na te odcinki, to nie mam czegoś takiego, że tu mam zmarszczone dużo, tu wcale, a tu jeszcze jakąś inną odległość, tak? Teraz pozostało mi tylko przyłożyć właśnie, zobaczcie, ten element mi teraz tutaj długością pasuje do tego, który tutaj zmarszczyłam, bo taka była długość mojej taśmy. I teraz ja sobie właśnie położę ten zmarszczony element prawa strona do prawej tutaj. Żeby było nam łatwiej, znów spróbujemy sobie pomóc dzieleniem na kawałki, dlatego żeby uniknąć takiego nierównomiernego rozprowadzenia tej falbanki w stosunku znowu do prostego odcinka, czyli znowu jedna szpilka w połowie, teraz zginamy i robimy połowę tej połowy i znów zginamy na pół i połowę tej połowy, tak? Czyli mamy naszą falbankę podzieloną na cztery równe części. Pierwsza część, druga, trzecia i czwarta. I to samo robimy z naszą częścią. To oczywiście jest sposób dla osób bardzo początkujących, które no nie radzą sobie z takim przypinaniem, jakby, że tak powiem, na oko, które jeszcze nie mają takiego wyczucia, żeby to wszystko zrobić sobie w biegu, w takim po prostu pod ręką. Zaczynamy od takich metod, a potem zdobywając większe doświadczenie, możemy sobie próbować przyszywać bezpośrednio pod maszyną, tak? I teraz znowu szpilka na szpilkę, tutaj te dwa punkty na tym prostym i na falbance spinamy i znowu szpilka na szpilkę, najpierw spinamy punkty styczne. I kolejny punkt styczny, szpilka na szpilkę. Jedną przypinam, jedną wypinam. No i końcówka, przypinamy szpilkę. Tutaj podczas rozciągania może się zdarzyć, że troszeczkę jednak mamy więcej tej falbanki niż tej prostego odcinka. Bo jednak podczas rozciągania taśma silikonowa sama w sobie się rozciąga i ona może nie mieć tej mocy wrócić do punktu wyjścia, więc na te konto możemy też wziąć, no nie wiem, z 10% mniej długości. No i teraz znowu albo potrzebujemy sobie jeszcze dodatkowo tutaj przypiąć, albo już podczas przyszywania będziemy sobie tą falbankę układać, odkręcać i staramy się teraz tak przyszywać to, żeby ująć. Musimy też ładnie sobie to ułożyć wszystko równiutko, tak, żeby nam się tutaj nie w żaden sposób nie robiły takie zagięcia, jakieś podgięcia. Także sobie zaczniemy. I ja będę to przyszywała ściegiem elastycznym, czyli tym razem w mojej maszynie, w silverce, ustawię sobie tutaj na S1, tutaj sobie ustawię na górze, tutaj gdzie jest głębokość ściegu, ustawię sobie na 5, czyli żeby on na szerokość był jak największy. Tutaj ustawię sobie na F. W mojej maszynie F to jest taki ścieg, który zszywa, czyli z jednej strony zamyka ścieg, z drugiej strony zamyka ścieg i po środku jest taki zygzak. On jest ściegiem elastycznym, bardzo dobrze nadaje się do przyszywania i zachowuje potem swoją elastyczność. I co teraz robię? Teraz podkładam sobie w ten sposób pod maszynę, że kładę marszczenie moje pod spód. O tak, układam, żeby krawędź tej falbanki dotykała mi do krawędzi tutaj, tak, układam równo, kładę marszczenie pod spód,
tutaj sobie zaczynam, tak ustawiam, że moja krawędź stopki dotyka mi do krawędzi mojej dzianiny. Pomogę maszynie ruszyć z miejsca, podciągając za nitkę. Jak już zaczęłam ruszać, wyjmę szpilkę pierwszą i na razie zajmuję się odcinkiem do pierwszej szpilki, jak zwykle. Czyli mam ułożoną tą całą marszczoną krawędź przy krawędzi. Równiutko odchylam sobie tutaj, żeby wszystko ładnie było właśnie ułożone i przyszywam, pilnując, żeby obie krawędzie tych dwóch dzianin do siebie dotykały. Ja tu widzę zmarszczoną krawędź. Oczywiście pomogę ruszyć maszynie i szyję do pierwszej szpilki. Pomogę trochę. Zatrzymuję się przy pierwszej szpilce, wbijam igłę, oczywiście szpilkę mogę już teraz wyjąć. I znowu kolejną krawędź, czyli ta, która jest taka trochę tutaj zgnieciona, układam sobie równiutko przy tej krawędzi, odwijam wszystko, żeby krawędź zmarszczona była przy krawędzi. Znowu sobie to wszystko tutaj przygniatam, zaglądam pod spód właśnie, żeby to wszystko mi się... Oczywiście to ja pokazuję bardzo wolno, to można zrobić szybko i sprawnie, ale my, jak się uczymy, to lepiej, żebyśmy to zrobiły sobie powolutku i starannie. Tak, bo naprawdę, zobaczycie, że jak ta krawędź jest zmarszczona, to ona tutaj nam się troszeczkę ucieka, tak jakby chce się nam tutaj podwijać, tak, a my musimy ją ułożyć. I znowu. Dochodzimy do kolejnej szpilki, wbijamy i robimy to samo. Tutaj staram się nie ciągnąć, tylko leciutko pomagać maszynie szyć. I kończę lekko mocując. No i teraz to wygląda w ten sposób, że tutaj ten mój ściek elastyczny objął mi, tak jakby do środka schował mi ten ściek, którym marszczyłam. Nadmiar tego, co tutaj widzę, czyli ja szyłam pół centymetra od brzegu, w ten sposób to teraz wygląda. Teraz ja po prostu zetnę. Zetnę, pozbywam się też części tej falbanki. Oczywiście obcinając tutaj, patrzę, żeby nie uszkodzić ściegu, żeby nie uszkodzić falbanki, która gdzieś tam mogła mi się podwinąć. Także wszystko robię to ostrożnie, starannie. Wystarczy to wszystko sobie przeprasować. Po przyprasowaniu mój element wygląda w ten sposób. Już pokazuję na płasko. Czyli tutaj wszystko jest równe, tutaj jest oczywiście pomarszczona falbanka. Z drugiej strony wygląda to w ten sposób. Ja oczywiście robiłam te marszczenie na nitce kontrastowej, dlatego widzisz tutaj teraz tą różową nitkę. Natomiast jeśli zastosujesz tutaj nitki jak najbardziej dopasowane do koloru tutaj tej strony, to ta nitka, która użyta była do marszczenia, ona praktycznie nie będzie widoczna. Tutaj ten ściek zastosowany jest elastyczny, czyli tak naprawdę moja falbanka razem z materiałem, zaraz to pokażę, się rozciąga. Daj znać, czy taka falbanka, taki sposób na falbankę, przypominam, przy pomocy taśmy silikonowej, czy ten sposób Ci się podobał, czy kiedykolwiek stosowałaś. Wiem, że wiele filmów w internecie krąży na ten temat, ale wiem, że macie największy problem z tym właśnie, na jak to zrobić na dłuższych odcinkach, a potem najczęściej nikt nie pokazuje Wam dodatkowo, jak przyszyć tą zmarszczoną falbankę do danej rzeczy, bo zmarszczyć to jest jedno, a okiełznanie potem tych zmarszczeń, przyszycie ich staranne, to już jest druga strona medalu, a to też idzie razem w parze i trzeba to umieć. Mam nadzieję, że mój film będzie Ci pomocny. Daj znać, czy wykorzystasz to w swoich pracach szyciowych. I tymczasem zapraszam Cię na kolejny czwartek, w którym pokażę Ci kolejne fajne szyciowe sztuczki. Cześć!